Cześć. Dziękuję, że przyjście na moją prezentację. Było to na pewno ciężkie, domyślam się, sam wstałem pół godziny temu i zdziwię się, że tutaj przyszedłem. Chciałbym cię powiedzieć wam o soft skillach, a właściwie o osobach w projekcie, które gdzieś tam są i istnieją i sobie żyją. Z reguły ta moja prezentacja wygląda w ten sposób, że najpierw ja szybko lecę po swoich slajdach i potem zaczynamy dyskusję. Dzisiaj na dyskusję nie będę raczej liczył, patrząc na wasze twarze. Ale może się uda, kto wie, coś tutaj może zagramy. Dobra, generalnie nazywam się Przemek. Prowadzę taki mały startupik, EBKF się nazywa. Robimy tam sobie taki internet rzeczy. Podamy na sprzęt do maszyn różnych, i spawarki, wózki widłowe i tak dalej. Monitorujemy sobie tam te procesy, wysyłamy gdzieś tam to na jakąś chmurę, czyli na serwer po prostu. I jakoś tam się dzieje, różne rzeczy się przeliczają. Takie dziwne wskaźniki, które was w ogóle nie interesują. I mam też taki swój blog, że jak mam trochę czasu, coś tam wrzucę, jakieś rzeczy. Głównie związane też z zarządzaniem projektami i z projektami IT. Dobra, kiedyś projekty, właściwie kiedyś rola menadżera w projektach, czy ludzi w projektach, to był prosty temat, tak? Czyli masz listę zadań do zrobienia i ludzi, którzy to wykonują. No ale potem trochę się pozmieniało, bo wiadomo, programiści są księżniczkami. Jak tu ci nie pasuje, pójdziesz do innej pracy za, nie wiem, 1000 złotych więcej. Jak ktoś cię urazi albo zrobi ci niedobrą kawę, albo zamiast owocowej środy masz analny wtorek, to też nie jest wtedy przyjemnie. Więc projekty się zmieniły, że nawet teraz w projektach IT najważniejsi są ludzie. Ludzie, emocje tych ludzi, komunikacja pomiędzy ludźmi, bo to jest cholernie trudne. I oczywiście dalej procesy, zasoby techniczne i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest generalnie to, co procesy, zasoby techniczne były zawsze istotne w projektach. Natomiast emocje i ludzie to jest coś, co dopiero od nie wiem, 10-12 lat tak naprawdę istotne i w tą stronę ludzie idą. Już mówiąc o tych ludziach, jestem na fejsie, czy na jakichś tam innych grupach zasubskrybowany na jakieś takie grupy typu programista 15K, programista 20K i tak dalej, i tak dalej. I na tych grupach często pojawiają się oferty pracy dla kowbojów, Indian, dla kosmonautów, ninja, dla alpinistów. Oj, to mój ulubiony Król Dev. No i to moim zdaniem mówi wszystko. No i wiesz, potem masz poniedziałek rano, czy tam wtorek rano, idziesz do firmy, otwierasz drzwi od biura i mówisz, kurde, ale będę pracował z super ludźmi. Petarda, ninże, królowie, a tutaj wchodzisz banda ogrów, którzy siedzą przy komputerach. I ty jesteś jednym z nich. Czasem myślę, kurczę, czyli tak naprawdę to my tymi superbohaterami, ninjami nie jesteśmy, jesteśmy raczej antybohaterami. No i tak, gdy siadłem, tak się zastanawiam, ilu nas tych antybohaterów jest? Udało mi się 6 zidentyfikować. Potem jeszcze pogadamy, może będziecie, szybko nam się uda jeszcze kogoś tam dodać do mojej listy. Będę wtedy wam bardzo, bardzo wdzięczny. Pierwszym antybohaterem, takim najbardziej popularnym, jest tzw. gównoburzowiec. Każdy z nas tutaj nim jest, tym gównoburzowcem. Jak swoich emocji nie pohamuje? Tajną bronią gównoburzowca jest e-mail śmierci. Pewnie znacie tą sytuację, że ktoś wysyła wam maila i tam mówi bem, komentujemy w piątek albo deploy na produkcję w piątek. A nie, tylko nie w piątek, wiadomo, to się nigdy nie udaje. I mu odpisujecie, i później on wam odpisuje, i on wam. No i wiecie, leci taki ściek kupy, za przeproszeniem. I to jest złe, tak? Bo się wszyscy się nakręcają na siebie, nawzajem, zupełnie niepotrzebnie. Czyli to znaczy, że e-mail jest złą drogą komunikacji. Złą drogą komunikacji do spraw, które są kontrowersyjne. Do spraw, które gdzieś tam mogą wyciec na zewnątrz. I coś, co wymaga zawsze, żeby czegoś po chwilę po prostu porozmawiać, zmienić 4 słowa. Niepotrzebnie pchamy to mailem. Niepotrzebnie też w mailach
wyrażamy swoje emocje, co jest zbędne. Poza tym te dyskusje mailowe są bardzo czasochłonne, tak? Bo wysyłamy maila, potem czekamy przez godzinę, aż ktoś zbierze swoje myśli, przeanalizuje, jak ci dopieprzyć najbardziej i ci odpowiada. I potem tak samo, tak? Czyli zamiast problem rozwiązać w dwuminutowej rozmowie, przez dwa tygodnie wysyłacie do siebie maila. No i najprostszym rozwiązaniem e-mailów śmierci jest po prostu porozmawianie z kimś. To załatwia sprawę. Poza tym maile są strasznie niebezpieczne, bo zawsze masz maila na kogoś, którego możesz łatwo przyforwardować do każdego w organizacji. Jest też dowód gdzieś tam w sądach i tak dalej, i tak dalej. Więc moim zdaniem trzeba maili czy Slacków unikać do komunikacji, która jest gdzieś tam istotna. Kolejnymi, drugimi antybohaterami są ninja. I ninja mamy kilka rodzajów. Ninja generalnie zajmują się tym, że sieją ferment pomiędzy ludźmi, pomiędzy projektami. Pierwszą ninją jest rekin. Rekin to jest taki gość, który nie wie, co on na niczym się nie zna, ale wie wszystko w firmie. Tak? Czyli taka stara wyga, można powiedzieć, w projektach, która chodzi od człowieka do człowieka, mówi co ma robić. A sam nie robi nic, bo nie wie, a może nie chce wiedzieć, mu jest tak wygodniej po prostu. I są strasznie też niebezpieczni ludzie i do nich komunikacja mailem i oni właśnie często używają maili po to, żeby mieć dowód, że oni ci wysłali coś i tak dalej. Dlatego trzeba na nich uważać. Kolejną osobą jest dinozaur. Ninja dinozaur jest o tyle niebezpieczną osobą w firmie, że jest to pewnie jeden z najstarszych pracowników tej firmy. Wie wszystko o tej firmie, zna szefa, prezesa. Kiedyś tam byli, nie wiem, jak firma była mała, to byli razem, nie wiem, w paru flaszkach i tak dalej. I to jest gość, który jeszcze pisze w PHP 4, mówi sobie 7, nie, po co, no wymyślali tych form type'ów, tych typów, typowanie, po co, nie ma sensu. I nie uda wam się zrobić, przeforsować w firmie cokolwiek, dopóki nie uda wam się przyciągnąć dinozaura na waszą stronę. Kolejnym jest podpalacz. Podpalacze mi się zawsze kojarzą z... ciężko ich spotkać, ale są. Mi się zawsze podpalacze kojarzą z OSP. Ktoś tutaj wie, co jest OSP? Masz taką małą wioskę, tam jest ochotnicza straż pożarna, jadą sobie wiosną czy jesienią na pole, podpalają to pole, potem uruchamiają alarm, jadą, gaszą, wszyscy są szczęśliwi, bo OSP zadziałało. Tak samo jest często w projektach, tak u nas IT. Jest jakiś tam gość, który niespecjalnie albo specjalnie gdzieś tam zrobi jakiś błąd, coś się wysypuje na produkcji, wchodzi on, cały na biało, pyk, zmienia na 3 znaki równa się, albo gdzieś tam coś usuwa i zaczyna wszystko działać. Kolejną ninją jest primadonna. Primadonna to jest taka osoba, która wie wszystko najlepiej i cała uwaga musi być na niej skupiona. W firmach są to często osoby odpowiedzialne za biznes, tak? Czyli nie do końca inżynierowie, a jak inżynierowie, to jest czasy tech lidzi, tak? Czyli mówią, my nic nie wiemy, ale wszystko musi być o nas i musi być zrobione tak, jak my chcemy. No i na końcu jest sabotażysta. Ninja sabotażysta to jest taka osoba, która gdzieś tam wie, że chce odejść z organizacji, bo kawa była niedobra, albo ktoś jej, nie wiem, dał o jabłko za mało w owocowy czwartek i nagapuje innych, żeby przyszli do tamtej firmy, tak? Czyli mówią, że słuchaj, ja idę do innej firmy, weź odejdź ze mną. Tak, to jest strasznie niebezpieczne, bo de facto ci rozpieprza cały zespół i całą, można powiedzieć, rzeczy, które wy robicie. I jak tego sabotażystę jest bardzo ciężko gdzieś znaleźć w firmie, ale jeżeli się go znajdzie, to należy go od razu odciąć od zespołu i w miarę możliwości w ogóle z firmy tak naprawdę, tak go wywalić, bo nie ma sensu. I skutkiem działania ninja jest tak naprawdę budowanie silosów.
czyli wiecie, co są CEO's, tak? Oddzielamy od siebie działy w firmie, zespoły w firmie. Tak naprawdę idziemy do pracy i mówimy, ach, co teraz ten marketing wymyślił, albo ach, co teraz ta sprzedaż wymyśliła. Dlaczego oni znowu nam chcą dopieprzyć? A tak naprawdę to powinniśmy działać jako jeden organizm, jako jedna firma tak naprawdę, tak? Jako jeden złożony pipeline, czy jak to nazwiemy. O, to są ninja, przepraszam. Jak sobie poradzić ze szturmowcami czy tam ninjami? Pierwsze, edukacja, tak? Czyli musimy mówić tym ludziom, słuchaj, jak robisz w ten sposób, to ja czuję się tak, tak i tak. Twoje zachowanie wpływa na to i na to. I może się uda kogoś nakłonić. Drugim rozwiązaniem jest przeniesienie odpowiedzialności. Czyli powiedzmy jakiś tam z tych ninj mówi ci, że nie, znowu jest problem, nie róbmy tego, albo to jest do dupy. Powiedzmy okej, to ty to zrób w takim razie, tak jak ty uważasz, żeby to zrobić. Dzięki temu tamta osoba powie, a faktycznie, to jednak nie jest do końca taki trywialny problem, lub to nie jest takie proste do zrobienia. Kolejnym sposobem jest izolacja. Tak, jak już wiemy, że na przykład mamy tego ninja podpalacza, to wiemy, że okej, próbowaliśmy dużo, ale on tak czy siak będzie nakłaniał nas, naszych ludzi, nasz zespół do odejścia. Więc trzeba po prostu szybko tą osobę odciąć, no i ewentualnie inne konsekwencje, czyli rozwiązanie ostateczne. Czyli trzeba się po prostu tej osoby pozbyć całkowicie z organizacji. To był drugi antybohater. Kolejnym antybohaterem jest mój ulubiony. To jest gwiazdor. Gwiazdor to jest taka osoba, która przychodzi do organizacji i ona wie wszystko. Zna każdy framework, wie, że co jest najlepsze w każdej technologii. Mówi, że macie kod do dupy napisany i trzeba to wszystko przepisać od nowa, bo inaczej się nie da tego zrobić. I ma jedną supermoc, jest to pogarda intelektualna. Jest to osoba, która ma czas, ma możliwości, żeby znać każdą rzecz. Tak? I patrzy, mówi trudnymi słowami, tylko po to, żeby użyć trudnych słów. Tak? Stara się ciebie, nawet nie, że on się stara ciebie poniżyć, tylko jak go słuchasz, to mówisz, ja cię kręcę, ten gość jest mądry. Ale tak naprawdę on wie tyle samo, co ty, tylko zna tych parę trudnych słów, które trzeba gdzieś tam wyjaśnić w jakimś słowniku wspólnym. Dobra. I generalnie, żeby z gwiazdorem współpracować, to jest ciężkie, bo ten gość przychodzi, sobie robi jakieś tam małe zamieszanie, ferment w firmie, wprowadza nową technologię, nowy framework i po 2 miesiącach odchodzi, bo tutaj nie da się pracować. Kolejnym antybohaterem jest sprzedawca marzeń. To wiecie, o co chodzi, czyli mamy jakiegoś tam sprzedawców, biznes, który mówi, zrobię dla was projekt, sprzedam wam super rzecz. Tylko problem jest taki, że nie mamy tego produktu, który niby już jest dawno gotowy, więc on ma super moc zakrzywienia czasoprzestrzeni. Oznacza to, że jak już powiedziałem wcześniej, że sprzedajemy rzeczy, że on sprzedaje rzeczy, które są już niby gotowe i przygotowane. Jakie są tego konsekwencje? No to, że mamy krótkie deadline'y, systemy nie działają. No ale de facto ta osoba, ona chce dobrze. Tak? To, że sprzedawca mówi nam, że czegoś, że musimy to zrobić i tak dalej, no to jest dla dobra nas, dla dobra firmy. Bo my jako programiści hajsu nie generujemy. To on ten hajs przynosi do firmy i z jego pracy mamy tutaj wszyscy wypłaty tak naprawdę. Często jest też tak, że mamy jakieś tam w Agile'u, czy tam w Scrumie, chyba że w Agile'u, mamy coś takiego jak Proof of Concept, czy MVP produktu i on myśli, że jak tam mamy, wiesz, mamy zrobiony MVP, że to jest produkt ostateczny, że wszystko jest działające, to jest tylko wypuszczenie tego na produkcję, to jest 2-3 dni. A nie wiesz, że tam pod spodem mamy, nie wiem, całą logikę biznesową w kontrolerach i tak dalej, bo jakby szybciej napisać, żeby tylko pokazać.
I on sobie z tego nie zdaje sprawy. Dlatego moim zdaniem nie można być złym, ani zdenerwowanym na sprzedawców i na biznes, rzucają krótkie terminy. Po prostu oni nie znają się na tym, nie wiedzą, co my robimy tak naprawdę. Kolejnym antybohaterem jest wielki analityko. Wielki analityko to jest taka osoba, która gdzieś tam jest również po stronie naszej, jakby takiej bardziej technicznej. Ja spotkałem się z kilkoma takimi osobami w czasie mojej pracy i oni używali takiej mocy przeplanowanie. Wiecie, planowanie projektu i tak dalej nie jest złą rzeczą, tylko jeżeli przychodzi do ciebie analityk, mówi, no ja już rozpisałem ten system cały w ciągu 2 tygodni, no to potrzebujesz czasu. Ty mówisz, no 2-3 lata. Mówi, jak kurde, 2-3 lata. Zobacz, wszystko jest proste, na kartce napisane. I też ciężko generalnie wtedy z nim rozmawiać. On też nie chce źle, tylko musimy się nauczyć z takimi ludźmi rozmawiać, bo inaczej nie będzie dobrze. Dobra, i kolejnym, ostatecznym jest PM Apokalipsy. PM Apokalipsy to jest taka osoba, która gdzieś tam sobie istnieje, zarządza twoim projektem, ale nie ma szansy generalnie na jakieś testy jednostkowe, zrobienie code review i tak dalej. Po co? Przecież to jest zbyt... Marnujemy czas, to jest zupełnie niepotrzebne. Piątek jest, trzeba zrobić deploy, w poniedziałek musi to działać. Koszty, niepotrzebnie to wszystko robicie, przecież to jest takie proste, żeby to działało. Często te PM-i apokalipsy używają takiego swojej supermocy o nazwie alarm bombowy. Czyli chodzi o to, że zostało ci 2 tygodnie do oddania projektu, potem wszystkie ręce na pokład, zaczynamy zapierdzielać, tak? Siedzimy nad godziny, robimy i tak dalej, i tak dalej. Słucham? No ale, no tak, no musi coś zrobić, tak? Żebyś zdążył, żeby wiesz, on chce mieć nową furę, a trudno, tak? Musisz zdążyć żyć z tym projektem. Często takimi PM-ami są nawet osoby, które wychodzą z backgroundu, powiedzmy, programistycznego, to później już nie są twoimi kolegami, że możesz sobie pogadać o kodziku, o teścikach, tylko wiesz, trzeba pozapierdzielać, żeby zdążyć. Wiecie co, powiedziałem chyba wszystko zbyt szybko, bo właśnie... powiedzieć bardzo dużo rzeczy, ale jak mówiłem na początku, mamy cały nasz gwiazdozbiór antybohaterów prowadzenia tych naszych projekcików. I jak powiedziałem na początku, liczę teraz na dyskusję z waszej strony. Czy pomożecie mi znaleźć jakichś kolejnych antybohaterów? Po co? No słucham, dawajcie. Narzekacze. Jak? Narzekacze? A co to znaczy? No, zdecydowanie. Jak sobie z taką osobą poradzić, twoim zdaniem? Mów do tego, bo nie, trzeba do tego mówić. Okay. Czyli co masz to? Narzekacze, którzy mają całą energię. Więc ja, jak się z takimi narzekaczami spotykałem, to na nich jest w miarę prosty sposób. Mówisz, okej, okay, to weź ty to zrób, weź ty się zajmij tym obszarem i wtedy przestają tak naprawdę narzekać. No gorzej, jak nie pracujecie w tym samym projekcie. Słucham? Gorzej, jak nie pracujecie przy tym samym projekcie. Tylko siedzicie w tym samym miejscu po prostu. Generalnie każdy pracuje, jak masz jeden pokój, to masz jeden pokój z 5 programistami, to masz 5 różnych firm generalnie koło siebie ułożonych tak naprawdę. No jest na pewno jakiś tam problem z takimi narzekaczami.
No chyba, ja mi wszystko, taka nasza polska natura, żeby tak sobie ponarzekać tak naprawdę. Mamy jeszcze jakichś innych antybohaterów? Może bohaterów, jak mówiłeś? Nie, no antybohaterów, no to więcej jest. Jest dużo też takich, nie wiem, no, czy to jakąś nazwę ma, ale mi się takie trafiały jakieś przypadki, że są ludzie, którzy bardzo ładnie potrafią opowiadać, co mądrego zrobili, i to nigdy nie dochodzi do skutku, żeby to zadziałało jakoś sensownie. Mhm. Ale potrafią przez kilka nawet tygodni bardzo mądrze mówić o tym, jaką nową taką właśnie... No bajkopisarze może tak, tacy techniczni bajkopisarze. No, dodam do swojej listy zdecydowanie tego. I narzekacza, i bajkopisarza tak naprawdę. Więc jak za rok przyjedziemy, to będzie już ich 8, a nie 6 antybohaterów. Nie live coding, tylko live driving. Jak mamy jakichś kolejnych? No dawaj, widzę, że ktoś się jawi tam. O, tam jest. Jak tu? Tutaj? Słuchać? Dobra. Więc są też tacy ludzie, że a la płaskoziemcy, nie? Że nie trafiają w ogóle do nich żadne sensowne argumenty, wiesz. Mamy na przykład potyczkę. Dobra, tu robimy takie rozwiązanie, nie? I mówimy, tu mamy taki fajny jakiś tam pomysł. Zróbmy to i tak, tak, tak. On, nie, zróbmy to po mojemu. Ale tam zaczynasz mu tłumaczyć jakieś sensowne argumenty, dlatego to chcemy zrobić, dlatego. On, nie, zróbmy to jednak tak. Tacy też się zdarzają, nie? Ja tak robiłem, więc... Świetny pomysł, nazwa świetna. Okej, okay, mamy jakieś kolejnego? Czy mamy już 9? Jak? Wrócisz tam mikrofon? Halo, raz. Petardę. Każdą bibliotekę, czy cokolwiek się wykorzystuje, oni muszą wziąć i swoim kodem owinąć, żeby po prostu... To jest moja biblioteka, to jest mój kod i tylko ja wiem, jak to działa. Mimo, że jest coś open source'owe, to muszą to wziąć i owinąć po swojemu, tak? Miałem kiedyś firmę... Znam taką, osobiście. Taką osobę, która robiła dokładnie tak jak ty mówisz. I w każdej klasie, którą wykorzystywała, wstawiała najpierw smoka w ASCII, żeby wiadomo, może to jest jej klasa. Przypisana. Czy mamy 10 w takim razie już antybohaterów? Będzie 11, 12? No dawajcie, come on! Kurde, fajne pudełko. Taki nieśmiały ziomek, który zamiast zapytać dwa dni robi coś. A, taki kopacz, nie? Taki kret, który tam siedzi, dłubie w swoim kodzie. A ktoś to później w 5 minut zrobi. Z życia wzięte. Albo... To on. Cześć. Jestem kret. Albo po prostu, jeżeli ktoś przeczyta o nowej technologii, teraz musi ją wprowadzić w projekcie i później ją zostawia i one, wiesz, i nie muszą to taki utrzymywać wszyscy, no. Mhm. To kolega właśnie na froncie robi, co dwa dni mamy nowy framework. Wiesz co? Nie rzucę sobie. Mamy 13? Bo nie wiem, czy czytałeś kiedyś na GitHubie, był taki poradnik tam, jak pisać kod, który jest nieczytelny. No i może są tacy ludzie, którzy faktycznie chcą utrzymać swoją pracę jak najdłużej, piszą ten kod nieczytelny, żeby tylko utrzymać tą robotę jak najdłużej, nie? No jest takie ten, kiedyś widziałem na Twitterze takiego tweeta, że gość napisał, że masz KISS, czyli keep it simple stupid, versus kick me, tak? Czyli keep it complicated, keep me employed. Dokładnie. Bardzo fajna nazwa. No, pewnie są tacy. Ale pytanie też... Ja się nie spotkałem jeszcze z takim, całe szczęście. Nie? A może wiesz, wydaje mi się też, że tacy ludzie przestają jakby istnieć. W momencie, kiedy masz jakieś sanie rynku na deweloperów, no to po co tak naprawdę się w to bawić, tak? Ale pewnie ci starszej daty ludzie pamiętają jeszcze, że są tacy. Ja mam u siebie na przykład gościa w organizacji, który robi trudno rzeczy, ale nie dlatego, żeby go nie zwolnili, tylko po prostu bo nie potrafi robić rzeczy prosto. Czyli robi wszystko, wiesz, naokoło, wymyśla, zamiast użyć gotowych komponentów, to on sam woli je napisać, bo on zrobi to lepiej i tak dalej, i tak dalej. Więc też jakiś jest tam duży problem. Czyli taki tak? Architekt wszystkiego. Słucham? Architekt wszystkiego. Tak. Dokładnie.
Co, mamy 14 jeszcze? Znajdziemy? Mam to gdzieś owiec. To jest nie moje... Mam to gdzieś owiec, albo mam to w dupie. Mnie to nie interesuje, to nie moja sprawa, to nie mój zakres, ja nie mam na to czasu, sami to sobie zróbcie, ja na to spotkanie nie pójdę, mnie to nie interesuje. Okej, okay, a jak sobie z takim gościem poradzić, twoim zdaniem? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że takiej osoby nie ma chyba, co? Trzeba go się pozbyć tak naprawdę, bo ona pasuje nie tylko swoją pracę, ale też innych tak naprawdę. Dobra, to ja mam tu może kolejnego. Nadrefaktoryzator. Jeszcze raz? Nadrefaktoryzator. Makarena. No. To jest typ osoby, wydaje mi się, że przychodzi często do jakichś starszych projektów i nagle wszystko, żeby zacząć przepisać na lepsze, nowsze, mimo tego, że to dobrze działa i nie trzeba aż tego aż tak zmieniać. No, tak jest, tak, są też takie osoby, no, faktycznie. Ale chyba z takimi osobami trzeba, moim zdaniem, krótko tak naprawdę, także masz terminy do wykonania, masz rzeczy do zrobienia, a nie cały czas przypisywania. Wiem, że każdy chciałby w kółko swój kod stary refaktoryzować, bo ktoś napisałeś wczoraj, to czy ja możesz napisać to lepiej? Tylko pytanie, tak, czy jest sens tak naprawdę? Codziennie można coraz lepszy kod pisać. No tak, no, skoro wiesz, kod zarabia hajs, to trzeba go poprawiać i robić lepszym, tak? Tylko pytanie, czy jest zawsze sens. To będziesz 16? Okej, okay. Jak nie ma więcej, to bardzo wam dziękuję, że przyszliście i przepraszam, że tak krótko, ale jakoś mi tak wyszło.